Na stronie mojej parafii napisano: Nasi drodzy parafianie, jesteśmy już po wydarzeniu Małe TGD. Mamy liczne sygnały, że koncert się podobał, że dzieci są szczęśliwe. O to właśnie chodziło. Czy aby na pewno tylko o to, my dorośli nie chciejmy na siłę uszczęśliwiać naszych pociech. Patrzmy na to, co podoba się Panu Bogu. Dzieci należy od maleńkości uczyć szacunku do miejsc i właściwego kultu, a nie podążania za duchem czasu, modą i bezmyślnym zachodem. Jaka wiara jest na zachodzie obecnie, a koncerty w kościołach to wszystko moda z zachodu. Dlaczego wielce szanowni kapłani i inni członkowie naszej rady parafialnej nie uwzględniają drugiej strony wiernych, tych, którzy zdecydowanie przeciwstawiają się takiemu obrotowi sprawy? Pan Bóg nam kiedyś otworzy oczy. Z chwilą śmierci poznamy swoje uczynki i ich wartość w Bożych oczach. Czy godne pochwały jest to, że dzieci uczymy braku wrażliwości na cierpienie i to samego Boga? Bo czymże jest msza święta? Msza święta jest podstawowym obrzędem liturgicznym, podczas którego sprawowany jest sakrament Eucharystii. Z tego względu ma ona charakter ofiarny. W czasie mszy świętej w sposób bezkrwawy odtworzona zostaje ofiara Jezusa złożona na krzyżu. Jest to definicja dla dzieci. Msza święta to ofiara Chrystusa, który poświęcił sam siebie raz i na zawsze na krzyżu. To centrum naszego chrześcijańskiego życia i podziękowanie, które składamy Bogu za Jego wielką miłość do nas. To nie jest kolejna zwykła ofiara. Nie jest to jej powtórka. To ciągle ta sama ofiara Jezusa. To odtworzenie Kalwarii, wspomnienie zasług Chrystusa. I teraz zastanów się, czy poszedłbyś tańczyć i wesoło śpiewać, bawić się na miejsce, gdzie powieszono lub zamordowano twojego ojca, matkę, brata? A przecież taki koncert odbył się w miejscu, gdzie Chrystus oddał życie za nas w męczarniach, a więc czy godzi się skakać, bawić i klaskać w tak świętym miejscu? I to jeszcze za grube pieniądze. Przykre jest to, że teologowie, osoby specjalnie wykształcone w tym kierunku, tego nie rozumieją. Uważam, i jest wiele głosów podzielających moją opinię, że Kościół nie jest własnością jednej grupy i powinno się szanować poglądy innych ludzi, nie mówiąc kolejny raz o szacunku dla miejsca świętego i cierpiącego Boga za nas. Mówi się o różnych profanacjach kościołów w Polsce na zachodzie, a tymczasem my, katolicy, sami profanujemy nasze świątynie. Jest to tym bardziej przykre i bardzo zatrważające.